Witam, ja jestem Makintosh, a to kolejny odcinek serii Let's Play Rayman 3 Hoodlum Havoc. W dzisiejszym odcinku jesteśmy w drodze do krainy żywych umarlaków i należy wam się małe sprostowanie do tego, co jakiś czas temu powiedziałem na temat, że jesteśmy w miejscu takiego bardziej iluzorycznego snu po grzybkach halucynogennych. Pomimo tego, że nadal podtrzymuję, że to miejsce właśnie tak wygląda, to należy wam się sprostowanie, czym to miejsce jest. Jest to bowiem tunel czasoprzestrzenny, którym poruszamy się pomiędzy krainami i tak on rzeczywiście zastępuje portal. W dosłownym tego słowa znaczeniu, ponieważ jest tak jakby typowym w wyobrażeniach twórców science fiction przejściem pomiędzy wymiarami różnymi czy też różnymi światami. Ponieważ mówimy tutaj o załamaniu czasoprzestrzennym, a tutaj na dodatek jest w formie tunelu. I może dlatego przypomina mi on lata 60., jak nie trochę późniejsze 70. lata. Te pacyfki latające wokół, te piękne pastelowe kolory w przewadze różu, od którego robi mi się naprawdę niedobrze. I samo to, że muzyka, tak jak tam powiedział Globox, jest nie tyle co fajna, co dość psychodeliczna. Dorzućmy do tego wszystkie możliwe kształty i znaki, wszystko co tylko byście chcieli, to tu występuje. A na dodatek my surfujemy po tych pasmach energii, co by się zgadzało z modą w tamtych latach high life'u i uważaniem życia bardzo w lekkim poważaniu i udawaniu, że wszyscy są surferami, to znaczy, że wszyscy są wyluzowani, że wszystko jest cool i tym podobne rzeczy. Ale pomimo tego i tak lubię te fragmenty w grze, bo pomimo tego, że wydają się łatwe, wcale takie nie są. Zresztą, co sami widzicie, bowiem wiele razy udaje mi się spaść i albo nie trafić w to pasmo energii, czy też po prostu się zagapić. I wierzcie mi lub nie, a jeżeli mi nie wierzycie, to sami zagrajcie, że te fragmenty nie są łatwe, a do tego trzeba dodać fakt, że to tło dość skutecznie rozprasza uwagę i nawet jeżeli wydaje nam się, że trafiliśmy w pasmo energii, to tak naprawdę możemy trafić milimetr obok i wówczas spadamy w dół. No i jesteśmy w drodze, tak jak już mówiłem, do kolejnego doktora. Prawdopodobnie jest to gastrolog, z tego co twierdził doktor Otto. Ale nie dotrzemy do ziemi żywych umarlaków, bowiem jak widzieliście, spadliśmy przez zerwane tak jakby pasmo energii w dół i znajdujemy się na bagnach mroku. Ten mały podglądaczu, wstydź się! Czekaj, niech ja cię dorwę! No i już, jak widzicie, poznaliśmy jakże uroczą mieszkankę Bagnie Mroku. Jest to wiedźma Begoniaksa, przepraszam was. Ale to słowo jest trudne, a po angielsku brzmi zupełnie inaczej niż po polsku, a ja ciągle tutaj mam przed sobą również angielską wersję wymowy niektórych postaci. No i jeśli dobrze liczę, no to zdobyliśmy ostatnią moc. Znaleźliśmy ostatni laserowy detergent zmieniający łachy w nie lada sobie bojowy sprzęcik. A jest to turbokopter. I działa na podobnej zasadzie jak moc wznoszenia się w Raymanie 2, którą otrzymaliśmy od Bruszki w poziomie pod świątynią skał i lawy. I pranie Begoniaksy. Begoniaks. To jest okropny widok, uwierzcie mi. A do tego ona sama jest bardzo napalona na Raymana, tak to ujmijmy. A raczej nie chcielibyście się z nią spotkać w prawdziwym życiu, bo wygląda strasznie. A w rzeczywistości pewnie wygląda jeszcze okropniej. Ale pomińmy to. Bagna Mroku są nietypowym poziomem, ponieważ mamy tak jakby dwóch bossów. Jednego na początku, właśnie Begoniaksę. Drugiego pod koniec. Na razie nie zdradzę wam, kim on jest. I jeżeli wy wiecie, to nie piszcie tego, nie spoilujcie, bo po prostu niektórym popsujecie zabawę z oglądania tego, lub też jeżeli będą chcieli zagrać, już będą wiedzieć, z kim będą mieli do czynienia później. A mnie, nawet jeżeli ja miałbym oglądać jakiś walkthrough kogoś, to wolę nie wiedzieć, z kim będę miał do czynienia w przyszłości, co trzeba będzie w przyszłości zrobić. A jeżeli wiem, że taki walkthrough może mi zepsuć zabawę, ponieważ dany let's player za dużo powie na temat danego poziomu, czy też danego wyzwania, czy czegokolwiek, czy danej misji, to może być tak, że będzie to zbyt duży spoiler i po prostu jeżeli ktoś by chciał później w tą grę zagrać, to zepsuje mu to zabawę, bo będzie wiedział, co tak naprawdę nastąpi później. No, nawet jeżeli oglądacie walkthrough, to musicie wiedzieć, że twórca tego walkthrough może za dużo powiedzieć i sami narażacie się na to, że sami sobie popsujecie zabawę, ale oglądacie to w sumie na własną odpowiedzialność. Jaka jest metoda walki z Begoniaksą? Otóż Begoniaksę jako takiej uderzyć nie możemy. Musimy ją zamienić w żabę, a żeby to zrobić, musimy trafić w kocioł i wylać z niego tą dziwną substancję, która w ogóle wygląda jak płyn, ale jak płyn się nie zachowuje, i zamienić Begoniaksę w żabę. No, ona może nas też zamienić w żabę, co zresztą widzicie. Wówczas musimy uciekać i zwykłe naciskanie strzałek tak za dużo nie da, ponieważ będziemy dość wolni. Musimy jeszcze dodatkowo naciskać przycisk skoku, aby przyspieszyć skakanie naszej Raymano żaby. A sama Begoniaksa bardziej mi się podoba jako żaba niż jako żywa istota, bo jako żaba ładniej wygląda. Tak, za chwilę ktoś mi powie, że jestem męskim, szowinistycznym hamem czy coś w tym stylu, ale Begoniaksa została stworzona właśnie na taką jędzę, taką brzydulę, która zakochana jest w głównym bohaterze filmu czy czymś, i w konsekwencji tego, że on nie chce z nią być, no to robi różne dziwne rzeczy i staje się w końcu tym Schwarz charakterem. Bo tak przecież jest w prawdziwym życiu, czyż nie? No i na Begoniaksę musimy szczególnie uważać, pomimo tego, że więcej nie spotkamy. Ale to jest taki miły przerywnik i ma nawet fajne tło fabularne. Bo w sumie wypadliśmy z tego tunelu czasoprzestrzennego i gdzieś trafiliśmy i nieszczęściem trafiliśmy do szalety, do Begoniaksy. No i ją pokonaliśmy i ja tutaj próbowałem zwiedzać dookoła to miejsce, ale tutaj tak naprawdę nic do zwiedzania nie ma. To był tylko taki przerywnik, no musimy za nią podążyć. A jak wiadomo, Rayman jest przecież seryjnym gwałcicielem i zagnał Begoniaksę w kozi róg i teraz będzie próbował ją zgwałcić. Nie no, żartuję. Ale zresztą sami usłyszycie, co Begoniaksa o nas myśli. To jest obrzydliwe. No, zamknąłem się, bo myślałem, że ona coś będzie mówić, a... Teraz zapędzi przy mnie w kozi róg, zapewne spróbujesz zadać mi... No. Dopiero jak się odezwałem, to jej się zachciało gadać, super. Pewnie zastanawiacie się, jak stąd wyjść, chciałem powiedzieć. Widzicie to wielkie lustro? No to musimy się zabawić w... Rayman, tu jestem! Kurde, co za kamera złośliwa. O. Alicję po drugiej stronie lustra i musimy przejść przez lustro. No. I udało nam się, pokonaliśmy Begoniaksę i wydostaliśmy się stamtąd. Dobrze. Jak widzicie, pojawiamy się w ogóle w innej części Bagien Mroku. Ale no niestety mam kilka zajęć. Chciałem to nagrać w całości Bagna Mroku, ale niestety mi... nie wyszło, widzicie nowy typ Mrokluma, pomimo, że to jest wybuchniak na szczudłach, ale teraz komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!